Cześć, z tej strony Arkadikus. Dzisiaj opowiem Wam o GeForce Now, usłudze Nvidia, którą przez ostatnich kilkanaście dni mogłem przetestować, by sprawdzić, jak to działa. Jak sami dobrze widzicie, jest to materiał sponsorowany. Tak, sprzedałem się. Ale jeśli mnie znacie, jeśli oglądaliście te moje bardziej takie vlogowe materiały, jak ostatni z okazji 30 tysięcy subów, to pewnie pamiętacie, co powiedziałem. Nie powstałby taki materiał, gdybym sam nie uważał, że jest to faktycznie ciekawa propozycja. Zresztą, żeby was nie okłamać, moja pierwsza reakcja, kiedy dostałem propozycję bez znajomości tematu, była na nie. Bo jest to abonament, a znacie moje podejście do abonamentów. Jestem wręcz antyabonamentowy. I już chciałem pisać, że no jestem zaszczycony, no bo raz, że jest to szanowana agencja marketingowa, no jaki produkt Nvidia, come on! Ale znam swoją publikę i nie byłby to dobry ruch ani dla produktu, ani dla mnie, ani dla was. Coś mnie jednak ruszyło i postanowiłem przed odpowiedzią sprawdzić, czym faktycznie GeForce Now jest, poza tym, że jest abonamentem. I na kogo trafiłem? Na Piotra Maciejczaka, moi drodzy, który również poruszał ten temat i od niego dowiedziałem się, że GeForce Now to nie jest jakiś sztuczny substytut Game Passa. Tu nie chodzi o kupowanie gier, ale o coś zupełnie innego. Potem o tym poczytałem, potem posprawdzałem opinie i koniec końców uznałem, że tak, jest to usługa, pod którą mogę się faktycznie podpisać. No więc, czym GeForce Now jest? W skrócie, high-endowym pecetem w chmurze. Niezależnie jaki sprzęt mamy, korzystając z GeForce Now możemy kompletnie zignorować jego podzespoły. Liczy się jedynie odpowiednie łącze. No u mnie jest to światłowód 600 i tyle. Instalujemy na swoim sprzęcie czy to pecet, czy to telewizor, czy to telefon, aplikację, albo korzystamy z przeglądarki, bo taka opcja też jest, ale nie jestem fanem takich rozwiązań. Łączymy swoje biblioteki, Steam, Epic, Xbox, Ubisoft i tak dalej i tyle. Odpalamy gry, które mamy i nie martwimy się tym, że nasz PC nie spełnia wymagań, ponieważ wszystkie obliczenia, loadingi i tak dalej odbywają się w chmurze. I dlatego też to tak naprawdę nie dotyczy tylko komputerów. Grać w gry możemy na innych sprzętach obsługujących aplikacje. U siebie sprawdziłem to na telefonie z Androidem, czy też na telewizorze. Usługa ta działa również na urządzeniach ze stajni Apple, ale nie mam żadnego, żeby to przetestować. Jedyne, co jest nam potrzebne, to odpowiedni internet. Dla rozdzielczości 4K i 120 klatek wystarczy 45 megabitów. Dla Full HD i 240 klatek 35 megabitów, a dla standardowego Full HD i 60 klatek wystarczy nam 25 megabitów. To wszystko. Warto powtórzyć, że to nie jest Game Pass. Usługa korzysta z naszych bibliotek, więc jeśli chcemy zagrać, jak w moim przypadku, w takie Ready or Not czy Chernobylite, gra musi być przez nas wcześniej kupiona. Dlaczego wspomniałem o tych dwóch akurat tytułach? Dlatego, że o ile ja mogę je sobie odpalić na moim własnym sprzęcie, tak niestety oba tytuły wymagają ode mnie mocnego zmniejszenia szczegółowości, aby grać w miarę komfortowo. Nieraz w swoich recenzjach powtarzałem, że mój PC ma już swój wiek, ponad 5 lat, i o ile na takiego staruszka nadal sprawdza się bardzo dobrze w większości przypadków, tak coraz częściej zdarzają mi się tytuły, które muszą zostać wykastrowane ze szczegółowości, abym mógł grać przyjemnie i bez wkurzających chrupnięć. Moją specyfikację możecie znaleźć w opisie. Moja karta graficzna to GeForce RTX 2070, procesor to AMD Ryzen 5 2600X, do tego 32 GB RAMu G-Skill. A wszystko to wpięte jest pod Gigabyte B450 Aorus Elite. Swego czasu potęga, ale no wszyscy dobrze wiemy, że świat podzespołów ciągle do przodu, a optymalizacja gier zaś no coraz częściej jest w grach nieobecna. I jak to u mnie wygląda bez GeForce Now? Buckle up! Z polskiego zapnijcie pasy. Na pierwszy ogień weźmy Ready or Not. Gra, która sama w sobie intrygowała mnie od bardzo dawna. Uwielbiałem bowiem SWOT 3 i SWOT 4. Ale kiedy grę odpaliłem na swoim kompie parę tygodni temu, no uznałem, że to musi poczekać na upgrade. Sami zresztą zobaczcie, jak to u mnie działa. Randomowe rwanie klatek, szczególnie po odpaleniu etapu.
Nie mówimy tutaj o zwolnieniu gry. Chamsko szarpie mi klatki, nie pozwala na w pełni komfortową grę. Najbardziej można to odczuć na posterunku, który najwyraźniej zawalony jest efektami użynającymi nam pecety. W trakcie rozgrywania misji jest nieco lepiej, ale nadal wszechobecny jest mikrostuter, który cholernie jest denerwujący. Grać można, ale sami przyznacie, że taka gra to troszkę taka chińska tortura. Niby tylko kropelka, ale w pewnym momencie doprowadza do szału. Teraz ta sama gra, ale odpalona poprzez GeForce Now. Jak widzicie, ustawienia wymaksowane, nie ma tutaj żadnej ściemy. Posterunek nagle jest płynny, nawet bez jednego zacięcia. W samej rozgrywce nie ma żadnego, najmniejszego przycięcia. Ready or Not nagle staje się przyjemne w odbiorze. Chińska tortura znika, obraz jest czysty. No po prostu wygląda i zachowuje się tak, jakbym faktycznie przesiadł się na zupełnie nowego peceta. Na drugi ogień poleciał test Chernobylite. I ta gra na maksymalnych ustawieniach na moim sprzęcie jest antygrywalna. No sprawdźcie zresztą sami. O ile intro jeszcze niby zapowiada w miarę płynną rozgrywkę, tak w momencie, w którym wysiadamy z pociągu, mój własny sprzęt bije mnie po łbie z pytaniem, czego ty do cholery ode mnie wymagasz? Mikrostuter jest tu tak gęsty, że nie trafia się nawet jedna płynna sekunda, a im dalej, dosłownie w las, tym gorzej. Ta rozgrywka przypomina mi szczenięce lata, kiedy to człowiek cieszył się po prostu, że gra się odpala, mimo że nie powinna. Na ilość klatek wtedy to było pojęcie względne. Po przesiadce na GeForce Now gra perfekcyjnie, w pełni płynnie odtwarza ten fragment bez żadnej czkawki. Moment pokazany przed chwilą na moim rzeczywistym pececie, którego liczba klatek bywała jednocyfrowa, śmiga tutaj bez żadnego zająknięcia. Przejścia, które na moim własnym pececie dosłownie frizują mi na chwilę grę, tutaj są płynne. I to był moment, w którym takie moje wahanie, czy jestem faktycznie w stanie szczerze to polecić, kompletnie zniknęło. No i sam przekonałem się w pełni do tej usługi, bo wiem, że będę sam z niej korzystał, szczególnie przy tytułach, które faktycznie mojego peceta by po prostu zamęczyły. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na kolejny rzut wziąłem się za Cyberpunka 2077. CD Projekt Red, jak dla mnie, odwalił kawał niezłej roboty, teraz szczególnie po tam DLC-ku i łatkach, optymalizując grę. I powiem wam, że Cyberpunk bez ray tracingu chodził mi gładko, nawet na wysokich ustawieniach na tym właśnie sprzęcie. Ale kiedy odpalimy wszystko na maksa, a do tego wrzucimy właśnie jeszcze ray tracing, to co ta gra robi z moim kompem, to nawet chyba podpada pod konwencję genewską. Zresztą zobaczcie sami. Komentarz jest tutaj po prostu zbędny. I teraz totalny banger, coś co pokazuje faktycznie moc tej usługi oraz wizualizuje, dla kogo będzie ta usługa miała największe benefity, chociaż o tym opowiem nieco później. Ten sam fragment, ten sam save, a jednak jaka różnica, prawda? To, co przed chwilą było kompletnie niegrywalne i wręcz denerwujące, niszczące nasze oczy i w ogóle zdrowie, nagle jest płynne, nagle jest przyjemne, nagle jest zwyczajnie grywalne. Jeśli to was nie przekona do tego, jak potężna jest ta usługa, to już nic was nie przekona. No chyba, że Path of Exile. Jest tam pewien tryb o nazwie Blight. Jest to tryb w stylu gry Tower Defense. Problem polega na tym, że jest to tryb kompletnie nieprzystosowany tak naprawdę do grania na normalnych komputerach. Jest on kompletnie niezoptymalizowany. Nie ma na świecie sprzętu, który gładko poradzi sobie z natłokiem mobów i w pewnym momencie po prostu zawsze zaczyna się czkawka i to taka fest, a czasami jak w moim przypadku po prostu wywalenie do pulpitu. Natężenie mobów jest po prostu tak gęste, że żaden sprzęt sobie z tym nie radzi. A to można jeszcze bardziej zintensyfikować. Przy odpowiednich ustawieniach mapy możemy jeszcze bardziej zwiększyć ilość mobów, jednocześnie sprawiając, że respią się one dużo szybciej. Więc nawiązując do popularnego chemicznego powiedzonka, pamiętaj, alchemiku młody, nigdy nie dziel przez zero, ty kur... Zawsze dolewaj kwas do wody.
Ja postanowiłem dolać wodę do kwasu. A więc mamy ilość mobów plus 74%, które respią się o 90% szybciej. Przy okazji jeszcze o 75% zmniejszony koszt budowy wieżyczek, żebym mógł zasrać nimi cały ekran. I niech się zacznie piekło. I o ile w pewnym momencie oczywiście Paweł w Exile stał się niemalże niegrywalny, to jest to słowo klucz. Niemalże. GeForce Now kompletnie opuścił bitrate. Gra wyglądała jak w 240p, ale nadal dało się grać. Mój komputer już po minucie by wywalił bluescreena, błagając o litość. GeForce Now zaś walczył do samego końca. Jasne, poległ, bo ten tryb jest tak niestety opracowany, że zadławiłby nawet komputer kwantowy, ale walczył dzielnie i walczył długo. I jasne, dla kogoś, kto w Paweł w Exile nie gra, no może nie wyglądało to zbyt obiecująco, ale dla tych, którzy znają ten tytuł, no to wiedzą, że takie osiągnięcie to jak wylądowanie na Księżycu w porównaniu do puszczania latawca na łące. Już tylko z ciekawości tak naprawdę potestowałem tę usługę na innych urządzeniach, no i na pierwszy rzut laptop, moi drodzy, który już dawno powinien wylądować w muzeum. Dobra, moi drodzy, i teraz jest taki test na sprzęcie, który absolutnie nie ma szans uruchomić jakiejkolwiek gry. Ten laptop służy tylko i wyłącznie do przeglądania internetu, a i przy tym strasznie się poci. W tym momencie jest odpalony GeForce Now, który właśnie dopiero teraz zainstalowałem, a on już szumi, już chodzi, tak? On po prostu szumi, nawet jak nie ma nic otwartego. To jest laptop, który nadaje się na śmietnik i pewnie tam niedługo wyląduje. Chyba, że GeForce Now się sprawdzi i w tym momencie zawsze może służyć jako zapas. Tak jak wspomniałem, właśnie zainstalowałem na tym aplikację, zalogowałem się i jestem ciekawy. Odpalę Ready or Not, bo jest na samym tutaj początku, na samym wierzchu, to są ostatnio odpalane przeze mnie tytuły. I przypominam, że Ready or Not pali mi mój sprzęt. Mój sprzęt, który wykorzystuję do nagrywania recenzji, do renderowania, który ma 5 lat, ale no już jest taki leciwy, ale nadal naprawdę daje radę. Ale mimo wszystko Ready or Not, jak sami zresztą widzieliście przed chwilą, potrafi go zmęczyć. Ten laptop... Ja podam specyfikację, bo nawet nie wiem, jakie on tu ma specyfikacje. Zresztą zróbmy. Czekajcie, odpalimy DX Diaga, zobaczymy, co on tu ma. To jest tak. HP Pavilion Gaming 15 coś tam, coś tam. Procesor Intel Core i5 8300 2030 GHz, 2,3 GHz. 8 GB RAM-u, moi drodzy. No i nie wiemy, jaka tu jest grafika, chyba że wejdziemy. GeForce GTX 1050 Ti. Tak więc jest to laptop, który w swoich czasach świetności służył do przeglądania internetu, jak wspomniałem, oraz grania w Cywilizację 5, a i tak się strasznie przy tym już męczył i pocił. I w tym momencie odpalamy Ready or Not. Odpala. To nie miało szans odpalić się samo w sobie na tym laptopie. To już jest pierwszy sukces. I chodzi to, moi drodzy, płynnie. Od razu zaczynam od swojego, powiedzmy, save'a, no bo chmura. Wczytuje się, mała przymułka. I chodzi absolutnie płynnie. Zobaczcie. Posterunek, który mieli mi mojego kompa, działa po prostu płynnie. No to po prostu działa, moi drodzy. Odpalimy misję. No i gramy. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, na laptopie to działa bardzo dobrze, a jest to laptop absolutnie przedpotopowy. Teraz, moi drodzy, testujemy, jak wygląda ta usługa na telewizorze. I powiem wam, że to nie jest pierwszy raz, kiedy to odpalam, dlatego opowiem wam historyjkę. Dla mnie, jeżeli chodzi o telewizory, to rozmiar ma znaczenie i dlatego tutaj mamy 75 cali, ale nigdy nie interesowało mnie, co jest w środku. Interesowało mnie tylko to, żeby ekran wyglądał ładnie, żeby obraz wyglądał ładnie, żeby były tam jakieś aplikacje, gdyby uwaliła mi się konsola i tak dalej. No i tak jak wspomniałem, rozmiar. To jest jedyne, co się dla mnie liczy. Tu jest HDR i tak dalej, jest 4K, więc dla mnie, jeżeli chodzi o konsolowe potrzeby, to jest super, bo po prostu konsola spełnia, że tak powiem, tą całą taką moc obliczeniową. Ekran ma mi tylko wyświetlać. I to był pierwszy raz, kiedy faktycznie okazało się, że bebechy mają znaczenie, bo kiedy odpaliłem za pierwszym razem grę na tej usłudze, bez ustawień jeszcze tam w środku, po prostu tak jak mam ustawione na PC-cie, odpaliłem tutaj,
to input lag wynosił chyba z 15 sekund, moi drodzy. Nie było to w ogóle absolutnie grywalne, ale właśnie dlatego bardzo fajne jest to, że można to dostosować w aplikacji GeForce Now. Ja musiałem zmniejszyć i rozdzielczość, ustawić tak naprawdę jaki mam upload, bo problem jest taki, że ten telewizor, jeżeli chodzi o soft, jeżeli chodzi o to, co jest w środku, to strasznie przymula, ale co jest najgorsze, to moduł sieciowy, który ma on w sobie zainstalowany, nie pozwala mi na korzystanie z maksymalnych możliwości. Czyli tutaj akurat o 4K rozdzielczości i tam powiedzmy 120 Hz, no ten telewizor nawet nie ma 120, to jest 60-klatkowiec, nie ma w ogóle mowy, tylko i wyłącznie dlatego, że karta sieciowa w tym telewizorze kompletnie mi to blokuje. Musiałem zmniejszyć przesył, czyli zmniejszyć jakość i nagle jak ręką odjął. Jak widzicie, tutaj dla przykładu odpalę sobie za chwilę Ori and the Blind Forest. Ori, jak dobrze wiecie, jest tylko na Xboxie i jest tylko na PC-cie, na Steamie i tak dalej. Więc mamy Windowsowe, że tak powiem, platformy, ale nie możemy tego odpalić na PlayStation. Teraz jak widzicie, kabel pada mam podłączonego do telewizora. Aplikacja wykorzystuje pady, tak więc kontrola teraz jest całkiem łatwa. Ja sobie mogę po menu skakać i mogę sobie odpalać gry jakie chcę i grać w gry, które po prostu mam w bibliotece Steamowej. Więc Ori. I to jest właśnie fajne, dlatego że ja zawsze chciałem sobie zagrać w Ori na dużym telewizorze. Ogrywałem kiedyś, jak miałem Xboxa podłączonego, no ale teraz, jak Xbox jest mi kompletnie zbędny, no to mogę pograć tylko na komputerze, a tam już te ekrany nie robią takiego wrażenia, co prawda, tak? Bo ekran mam jednak mniejszy. To jest 75 i tutaj to wszystko ładnie wygląda. I jak widzimy, mój sprzęt jest już gotowy do gry. Wchodzimy. Ta melodia. Piękna rzecz. Mamy tutaj sam początek gry, no bo nie grałem tutaj na telewizorze i jak widzicie, moi drodzy, jest to po prostu grywalne. W tym momencie na własnym telewizorze, bez podłączenia żadnej konsoli, ogrywam sobie Ori and the Blind Forest, który mam tylko na Steamie, no i na Xboxie, ale Xbox jest kompletnie niepodłączony. Jak widać, działa. Mamy teraz odpaloną moją bibliotekę i odpalmy jakąś losową grę. Zobaczymy, jak Doom będzie wyglądał. Nigdy nie grałem w Dooma na padzie. Jestem jak ten od Kotaku teraz. Teraz jesteśmy w innym pokoju. Moje studio znacie, potem widzieliście mnie w salonie. Teraz jesteśmy, moi drodzy, w takim pokoju gościnnym. Robię przy okazji tego materiału takie tour po moim domu, ale jest powód, dla którego tutaj jesteśmy i tym powodem jest to, że dosłownie 1,5 metra stąd, może nawet niecałe 1,5 metra stąd jest mój router. A ja mam bardzo stary, w ogóle spękany telefon, który już tak modu Wi-Fi mu no nie bardzo odpowiada. Ten router jest dla niego za słaby, aby w ogóle sięgnął gdziekolwiek dalej Wi-Fi i muszę lecieć po prostu na transmisji danych, która jak dobrze wiemy szybka nie jest. Ale tutaj w tym miejscu Wi-Fi działa dobrze, więc mam mniej więcej odpowiednią prędkość, aby na telefonie skorzystać z GeForce Now. I pomyślałem, że cóż może być lepszego, jeżeli chodzi o telefon, jak gra GOTY zeszłego roku, czyli Baldur's Gate 3. Jest to jak najbardziej możliwe. Powoli odpaliła mi się już tutaj aplikacja, być może ja przestawię tę kamerę, tak więc szybkie przejście. Jak widzicie, gra działa i to działa bardzo płynnie, a input lag jest mniejszy niż tak naprawdę na tym telewizorze moim cholernym, o ile zaraz tutaj Wi-Fi nie zamuli. Ale zobaczymy, czy tutaj obsłuży nam... Słuchajcie, działa nawet pad, da się grać, da się sterować. To jest normalnie pełnoprawna gra. Słuchajcie, może ja się przesiądę na telefony. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozgrywkę z telefonem, no to teraz są do telefonów różne kontrolery i to byłoby na pewno dużo wygodniejsze niż taki ekran dotykowy, którego ja używałem, ale to raczej powinno interesować wtedy tych,
którzy tak naprawdę grają na telefonie. Ja na telefonie nie gram w ogóle i to był pierwszy raz od dawien dawna. Swoją drogą sprawdziłem i Path of Exile też działa, chociaż też ciężko to bez żadnego kontrolera ograć. Z kontrolerami takimi imitującymi jakieś tam pady czy myszy myślę, że to byłoby do zrobienia. I teraz też ktoś mógłby się zapytać, moi drodzy, dlaczego ja korzystam z takiego naprawdę dziwacznego, dużego, ale słabego telewizora, czy z potłuczonego telefonu, dlatego że myślę, że kiedy pokażę to na takim sprzęcie, na takim domowym, normalnym sprzęcie, niespecjalnie kupionym pod usługę, to będzie to najbardziej miarodajne i najbardziej wiarygodne. I słuchajcie, na telewizorze po dobrych ustawieniach Ori gra się bardzo przyjemnie, w Dooma da się grać. Jeżeli te gry poszły, to myślę, że każda inna jak najbardziej sobie poradzi. Tym bardziej, że teraz podzespoły nie mają znaczenia, a ma znaczenie tylko i wyłącznie nasze łącze. Tak samo z telefonem. Widzicie, ustawiłem się ze swoim zniszczonym telefonem. 5, 6 czy nawet 7-letnim, tak na dobrą sprawę. Ustawiłem się pod routerem, żeby mieć dobry zasięg. W pewnym momencie na chwilę zamuliło, ale jak odzyskało połączenie, ja w Baldur's Gate 3 grałem płynnie na 5- czy 6-letnim telefonie. Potłuczonym, zniszczonym, z popsutym modułem Wi-Fi. Jak to działa? To wszędzie działa. Przy testowaniu tego wszystkiego, pierwsze na co zwracałem uwagę i pierwsze co chciałem przetestować, to czy będzie tu jakiś input lag? I krótka odpowiedź... Nie ma. Dłuższa zależy od sprzętu, bo tak po prawdzie to jak leciałem na kablu, czy to na telewizorze, czy to na laptopie, czy wreszcie na PC, no to było perfekcyjnie. Dodatkowo dostałem też parę informacji, że gdyby wystąpił input lag, no to można zmniejszyć rozdzielczość, dostosować częstotliwość odświeżania, włączyć booster i tak dalej. Jednak nie było takiej potrzeby na PC ani na laptopie. Dlaczego widzicie teraz na ekranie Fury Unleashed od Awesome Games Studio? Bo po pierwsze, no to jest świetny tytuł, a po drugie, jest to tytuł, który wymaga od nas jak najkrótszego czasu reakcji. Po prostu jak najszybszej reakcji i jak widzicie, spokojnie sobie gram. Nic mi w tym nie przeszkadza, nie ginę, nie mam żadnego input lagu. Gorzej było z telefonem, ale to dlatego, że po prostu telefon sam w sobie jest już tak przymulony, no też ma bodaj z 5 czy 6 lat, że on muli sam z siebie, więc no nie miałem, że tak powiem, dobrego sprzętu do testu, tym bardziej, że telefon jednak korzysta z Wi-Fi, a nie z przewodu, co również wpływa no praktycznie na wszystko. Podczas testowania tej usługi na różnych sprzętach dotarł do mnie jeszcze jeden pomniejszy, pozytywny efekt uboczny. Brak potrzeby instalacji. Każda gra, którą teraz ogrywałem na potrzeby testów usługi, poza oczywiście Path of Exile, no bo to jest u mnie zawsze na dysku, nie jest zainstalowana lokalnie na moim komputerze. Po prostu klikamy i od razu odpalamy. Jest to świetne dla mnie jako content creatora, kiedy muszę sobie nagrać jakiś fragment rozgrywki. Nie wiem, no dla przykładu CS-a, Cyberpunka, czy właśnie jakikolwiek inny tytuł. Nie muszę wtedy tego pobierać, przygotowywać miejsca na dysku, tylko po prostu sobie odpalam i gram i nagrywam dany fragment, nie musząc korzystać, nie wiem, z YouTube'a, żeby pobrać czy to zwiastun, no bo ile można, czy jakiś obcy fragment rozgrywki i potem jeszcze pamiętać o wpisaniu, do kogo to należy, kto to nagrał i tak dalej. Potężny ułatwiacz pracy. Ma to też takie spoko zastosowanie, kiedy chcemy na przykład na Steamie sprawdzić grę, przetestować ją, zobaczyć czy nam leży, ale nie chcemy znowu organizować miejsca na dysku, pobierać, żeby potem nagle się okazało po 5 minutach, że to nie jest dla nas. Warto wtedy jednak sprawdzić, czy ta gra jest w bibliotece GeForce Now. Teraz pytanie o bibliotekę. Jakie platformy możemy podłączyć? Z automatu możemy połączyć konto Ubisoft, Epic Games, Steam oraz Xboxa. Do tego, jak widzieliście nawet na podstawie gameplayu Cyberpunka, śmiało można podłączyć też GOGa. O ile jednak te wcześniejsze platformy można połączyć od razu z poziomu ustawień, tak GOG mamy do wyboru dopiero kiedy odpalamy grę. Jest ona dostępna na różnych platformach, Steam, GOG czy Epic, to możemy sobie wybrać skąd chcemy ją uruchomić. Muszę też wspomnieć, że nie mamy dostępu do wszystkich gier, które są w bibliotece na przykład Steama. Nvidia działa cały czas, by jak największa ilość gier była dostępna w ich usłudze, ale możemy mieć pecha i akurat na dany tytuł nie trafić. Przykładem gry niedodanej do tej usługi, na której mi zależało, jest Cywilizacja 5. Jednak w tym momencie GeForce Now pozwala nam zagrać w niemal 2000 tytułów, a w każdy czwartek do biblioteki dodawane są nowe gry obsługujące tę usługę. Akurat teraz nowymi dodanymi grami były m.in. Resident Evil Village, Beyond Good and Evil edycja 20-letnia, As Dusk Falls, Tell Me Why oraz Sea of Thieves. No dobra, ale ile to kosztuje? GeForce Now w tym momencie oferuje trzy progi.
Darmowy, który zapewnia nam podstawową ofertę. Możemy też sobie pograć godzinkę, zanim będziemy musieli połączyć się z serwerem jeszcze raz. I czasem zdarzy się, że będziemy musieli poczekać w kolejce na miejsce do serwera. No i będą też obecne reklamy. Priorytetowy, który kosztuje 54 zł i zapewnia nam lepszy sprzęt, jesteśmy wpychani na przód kolejki do serwera, zapewnia rozdzielczość Full HD i 60 stałych klatek oraz 6-godzinne sesje, zanim będziemy musieli się połączyć jeszcze raz, oraz brak reklam. A także testowana przeze mnie edycja Ultimate za 109 zł miesięcznie, która daje nam dostęp do komputera z kartą RTX 4080, posiada własny, dedykowany serwer tylko z takim sprzętem, zapewnia rozdzielczość do 4K i do 240 klatek na sekundę, pozwala na 8-godzinne sesje i oczywiście również nie ma reklam. A gdybyście chcieli tylko spróbować, jest też możliwość odpalenia tej usługi odpłatnie na jeden dzień. I szczerze, nie wiem jak to działa na mniejszych progach, ale podczas testowania Ultimate faktycznie ani razu nie zdarzyło się, że musiałbym na cokolwiek czekać. Dlatego też, że są dostępne takie opcje, zachęcam Was do wypróbowania tego na własnej skórze. Nawet darmowa opcja pokaże, jak to u Was zadziała, a potem już sobie możecie śmiało zdecydować się na wyższe progi, jeśli Wam to siądzie. Ale jeśli chociaż trochę cenicie moje słowo, to naprawdę polecam Wam testowaną przeze mnie edycję Ultimate, opcję Ultimate, którą przetestowałem na własnym sprzęcie i działało to perfekcyjnie. Link do usługi znajdziecie w opisie. I teraz tak, 109 zł miesięcznie może się wydawać dużą kwotą, ale teraz zawołajmy ekonomicznego Arka. Cześć! Jestem ekonomiczny Arek. Dla testów sprawdziłem, ile musiałbym zapłacić za peceta z taką kartą RTX 4080 i z odpowiednimi podzespołami, tak aby móc tak samo cieszyć się płynną rozgrywką. Jak high-end, to high-end. Szybko wyszukując, można wyciągnąć prosty wniosek: 10 tysięcy złotych to taka średnia cena za taki sprzęt. Druga kwestia, na jak wiele lat taki pecet nam starczy? Patrząc na to, jak często ja sam osobiście zmieniałem komputery, by być na czasie, to jest to mniej więcej tak co 5-6 lat. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam tyle wolnej gotówki, by kupić sobie za to komputer. No i mam żonę. I trzecie dziecko w drodze. A więc co mi zostaje? Kredyt. Załóżmy optymistycznie, że pecet wystarczy nam na 6 lat. Gdybyśmy mieli tę cenę rozłożyć na 6 lat, daje nam to niemal 140 zł miesięcznie. Gdy korzystamy z kredytowania, czy to rat innych niż zero, ta cena może się naprawdę mocno zmienić na naszą niekorzyść. Tylko informacyjnie podzielenie tego na 5 lat dałoby nam niemal 170 zł miesięcznie samej ceny peceta, bez kosztu kredytu. Płacąc 109 zł miesięcznie przez 6 lat, zapłacimy niecałe 7900 zł. W przypadku 5 lat jest to 6540 zł. I teraz przy 6 latach oszczędzamy 2100 zł. Przy 5-letnim założeniu jest to 3460 zł. A pamiętajcie, że dla uproszczenia wzięliśmy liczbę 10 tysięcy złotych, a te komputery potrafią kosztować więcej. Kredyt też musimy płacić cały czas aż do zakończenia zadłużenia. Abonament zawsze można anulować. Jadę na urlop, jadę na delegację albo po prostu no dzisiaj granie mnie już nie bawi. Pstryk! I nie ma zobowiązania. Jak dobrze wiecie, w grach cenię sobie posiadanie. Ale pecety w przeciwieństwie do gier z czasem nie zyskują na wartości. Gry po latach zyskują wartość kolekcjonerską, szczególnie gdy no, nie ma ich już w obiegu. Taki Azura's Wrath w tym momencie jest wart więcej niż gdy go kupiłem po premierze. Pecet za 5 lat będzie wart ułamek swojej ceny, więc jeśli cały taki sprzęt pokryje chociaż jeden podzespół, to i tak będzie już sukces. W gruncie rzeczy GeForce Now można uznać za taki bardzo tani sprzętowy leasing, który można w każdej chwili zakończyć. Dziękuję, ekonomiczny Arku. Jak widać więc, GeForce Now po prostu się nam opłaca. Nie tylko upłynnia naszą rozgrywkę w grach, ale też zaprzyjaźnia się z naszym portfelem. Pomijam już takie rzeczy jak
awarię. W moim PC-cie kiedyś spaliła się karta, chociaż na szczęście jeszcze była na gwarancji, ale mimo wszystko musiałem czekać 2 tygodnie na naprawę i wymianę. Tutaj nas to po prostu nie interesuje. Na koniec zostawiłem sobie pytanie, komu faktycznie poleciłbym usługę GeForce Now? Odpowiedź? Każdemu! A tak, całkowicie poważnie, jest wiele plusów tej usługi, ale też zawsze znajdzie się jakaś grupa, która nie jest raczej targetem. Więc jeśli posiadacie sprzęt, który służy tylko do pracy, ale tęsknicie czasami za tym, aby zagrać w najnowsze gry, ale nie macie ni to konsoli, ni to gamingowego peceta, no tylko tego jednego do klepania Excela, to jest to świetna opcja dla Was. Jeśli jesteście aktywnymi graczami, ale coraz częściej zauważacie, że Wasz sprzęt już nie nadąża z wydajnością, a jednak strasznie chcielibyście zagrać w tego, nie wiem, Cyberpunka czy sprzętożernego Hellblade 2, no to ponownie jest to świetna opcja dla Was. Jeśli doskonale wiecie, że już czas najwyższy pozbyć się swojego peceta, ale niestety życie jest życiem, nie zawsze są na to fundusze. Tu czeka nas remont, tam wymiana dachu, a odkładając zajęłoby Wam to lata, to jest świetna opcja dla Was. Jeśli, nie wiem, Wasz pecet stoi Wam w sypialni, no i żona robi Wam awanturę co wieczór, że spać nie może przez te wycie zakurzonych wentylatorów, ale w salonie macie, nie wiem, telewizor albo macie jakiegoś starego laptopa, to jest to świetna opcja dla Was. Jeśli często wyjeżdżacie, ale tam, gdzie jedziecie, na delegację na przykład, jest dobry internet, a macie tylko starego lapka, to znowu jest to świetna opcja dla Was. Tak naprawdę jedyne osoby, które sensownie mogą nie zainteresować się GeForce Now, to osoby, które albo mają sprzęt, który daje im spokojnie pograć na maksie i nie muszą martwić się klatkarzem, albo tacy dziani, którzy mogą wyciągnąć parę lub paręnaście tysięcy ze skarpety, nie przejmować się niczym i kupić sobie potężnego peceta. W każdym innym przypadku GeForce Now jest usługą wartą przynajmniej rozpatrzenia. Tak jak wspomniałem na początku, nie znałem wcześniej tej usługi. Moja pierwsza reakcja była wręcz na nie, o czym opowiadałem na początku tego materiału, ale im dłużej dłubałem, aż wreszcie sam przy niej usiadłem, no to wszystko sprawiło, że teraz będę z niej korzystał na przykład przy tworzeniu recenzji tytułów, które na moim sprzęcie no już nie mają szansy pójść płynnie. Czy Was do tej usługi przekonam? Nie wiem, szczerze mam nadzieję. W końcu, jakby nie patrzeć, za to mi tu płacą. Ale przyznam Wam szczerze, że przekonałem do niej samego siebie. I to dla mnie też jest ważne. Dziękuję firmie Nvidia za zasponsorowanie tego materiału. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!